Kochani, wpada bramka dla naszych chłopców w półfinale. Przypominam, że Anglia gra w półfinale w tym momencie z Argentyną, czyli z Lwówkiem. Natomiast w tym momencie, kochani, nasze Żaki U9, zobaczcie, cztery najlepsze drużyny Deichmann z województwa jeleniogórskiego. Wśród tych drużyn mamy, kochani, Belgię, właśnie Argentynę, naszą Anglię oraz, kochani, zdaje się, że Niemcy. Także firma z Jeleniej, z Lwówka, z Lubania i z Bolesławca za moment będzie grała swoje półfinały w momencie, kiedy chłopcy zakończą, kochani, półfinały w grupie U11. Także w tym momencie, kochani, o wejście do finału walczy w tym momencie, kochani, nasz KS Talent. Uwaga! Pięknie, Rafik na posterunku zażegnuje niebezpieczeństwo. Zdaje się, że wynik tego meczu to 1-0, jak dobrze kojarzę. Jedna bramka wpadła. Natomiast zawodnicy za momencik idą się grać. Trener Krystian, kochani, w afrykańskim ręczniku, ale dzisiaj, wierzcie mi, nie oszczędza nas planeta. Rzuca z góry nieprawdopodobno dużo ciepła. Ponad 30 stopni, kochani, myślę, mamy. Do tego jest bardzo parno. Spodziewam się, że jednak trochę wody dzisiaj spadnie, bo jest takie zachmurzone. To słońce jest przez szyby, jest pogoda afrykańska. Jest jeszcze gorzej od upału, kochani. Każdy się klei od samego stania. Chłopcy, głowy mokre. Natomiast przed nami będziemy grać mecz z Niemcami, kochani. Także z Lwówkiem. Nie, będziecie grać z Lwówkiem. Z Lwówkiem będziecie grać teraz swoje półfinały z Niemcami. Natomiast za momencik, kochani, jak zakończą rozgrywki Orliki, my przejdziemy na półfinały naszych Żaczków. Także jeszcze chwileczkę wam, kochani, dam z tego meczu, dlatego że zdaje się, że jest cały czas, kochani, mecz stykowy, cały czas 1-0 dla naszej Anglii. Natomiast trybuny pustoszeją, kochani, część drużyn już nam wyjechało, dlatego że to jest system play-off, czyli mamy drabinkę. Pozdrawiamy serdecznie naszych przyjaciół, kibiców. Super. Natomiast powiem wam, kochani, tak, że coraz puściej na trybunach część drużyn po dekoracji wyjechała, kochani. Jest Maciek, rozpędza się. Mamy Igora, uwaga, z drugiej strony zamyka mu Mati. No, udana interwencja, kochani, obrońcy. Natomiast no, za momencik przeniesiemy się na nasze mecze półfinałowe. Myślę, że będziemy grać dalej na tym samym boisku, kochani, także będziemy z góry to transmitować. Jeszcze jedna techniczna informacja, kochani. System grania, każdy z każdym jest mi bliższy sercu. Natomiast rozgrywki pucharowe typu drabinka, kiedy nie ma tolerancji na błąd, jeden błąd dyskwalifikuje nas z imprezy. To są, kochani, imprezy, w których mój układ nerwowy, jak wiecie, różnie sobie radzi. Dlatego dostaniemy, kochani, pomoc od Przemka przy nagrywaniu tego meczyku, kochani. Ja będę próbował gdzieś na spokojnie sobie z emocjami z tym meczykiem poradzić, z jednym i z drugim. Co prawda muszę wam powiedzieć, że z Lwówkiem graliśmy kilka dni temu, natomiast nie wiem, czy Lwówek nie miał, kochani, składu na tych zawodach. Wygraliśmy dosyć wysoko. Był to dosyć łatwy mecz. Graliśmy mecz. Pozdrawiamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, witajcie. Cześć, kochani. Mamy Lwówek. Jaki tu wynik jest teraz? Ile? 1-1 jest, tak? 1-0. Jest 1-0 w tej chwili, kochani. Czyli jednak nie wpadło nic, kochani. Chłopcy z Lwówka bardzo dzielnie walczą. Jak pamiętacie, dwóch kolegów z Lwówka tutaj gra z rocznika 2005 razem z nami w Zagłębiu Lubin. Właśnie ten, który jest przy piłce. Piękne zagranie zewnętrzną częścią stopy było zagrane. Oraz ten, który do nas teraz biegnie. Siema, załoga. Cześć! To są chłopaki, którymi Gutek trenuje razem w Lubinie, kochani, także no, mają fajny meczyk. Uwaga! A i niedużo braku, kochani, mieliby brameczkę na 1-1. Natomiast, tak jak mówię, kochani, jest to króciutka zajawka tego, co nas czeka. Trener cały czas, kochani, w afrykańskiej chuście na głowie. Tam jest dobrze? Zabrać statyw na górę? Ale chcesz tamto... Mamy... Nie ma... Ale, kochani, żywiołowo rodzice zareagowali, a Rafik dwa razy jednak to wybronił, kochani. Także uwaga, jakaś kontrowersyjna sytuacja była, kochani. Czyli piłka... Jest 1-1, kochani, czyli po tej kontrowersji, która była, chłopcy jednak strzelają swoją bramkę. Także mecz, kochani, rozpoczyna się dalej. Chłopcy grają 1-1.
Natomiast woła nasz Przemuś na górę, kochani, tam cały czas czekają na nas puchary. Pamiętajcie, jeden nas bardzo interesuje. Chcielibyśmy, kochani, zabrać ten największy, ten bilet, kochani, do Wałbrzycha. Natomiast, żeby tak się stało, trzeba jeszcze dwa mecze wygrać. Natomiast po drodze będzie nam starał się przeszkadzać Lwówek. Rozumiem, że rozpoczęliśmy swój mecz. Tam już leci nasz mecz, tak? Tam nasz mecz leci. Słuchajcie, tam leci już mecz, kochani, także ja w tym momencie wycofuję się na trybuny. Łukasz wyprowadza kontrę. To ja idę, kochani, na trybuny. Będziemy ten meczek z góry wam nagrywać. Natomiast... ja, kochani, idę na górę. W takim razie jesteśmy w trakcie meczu. Myślałem, że te półfinały rozegrają się w momencie, kiedy będziemy mieć, uwaga, drużyna z Niemiec w natarciu, że te półfinały rozegrają się w momencie, kiedy będziemy, kochani, kończyć te półfinały. Ty, my już mecz gramy, tak? Wpadały już jakieś bramki? Przemek? Czyli jeszcze nic, kochani, nie wpadało. Rzut rożny po stronie Niemiec, także uwaga. Dojechał do nas Oski, kochani, także na mecz półfinałowy zasilił drużynę. Oskar już jest na swoim posterunku na bramce. Łukasz na prędkości. Jezgutek dostaje na dobieg piłeczkę. Myślałem, że zagramy jednak na tym boisku bliżej, natomiast gospodarze chcą oszczędzić dzieci, kochani. Jezgutek próbuje, ale lekko obok. Gospodarze chcą oszczędzić dzieci. Dzisiaj jest naprawdę niemiłosierny upał, kochani, także chcemy rozegrać to jak najszybciej. Przed nami jeszcze trzy mecze. Jestem proszę. Przypominam, że z jednej i z drugiej strony gramy pojedynek z Futbol Akademii Lwówek Śląski. Tutaj, zdaje się, mamy remis na pierwszym boisku i na drugim boisku mamy remis. Czyli tu mamy 0-0, kochani, a tu mamy 1-1. Także Łuki przy piłce, klepie z Łukiem, Gutek z Łukim. Jest, mamy otwarcie wyniku, super. Sabek, nie? Sabek strzelił, tak? Sabek albo Widu, kto to był? Kto to był? Sabek? Słuchajcie, Sabek, wpisujemy pierwszą bramkę. Poszedł teraz Misiu. Jestem troszkę daleko w tym zamieszaniu, nie widziałem, kochani, kto. Uwaga, mamy je sam na sam. Brawo, Oskar! Brawo, Oskar! Bardzo żywy bramkarz ze Lwówka, także
Aj, nie trafił Gucio. Próbował z powietrza. Uwaga. Sabuś walczy, pięknie. Nie daj Sabuś. Słuchajcie, no meczyk godny półfinału. No tutaj nie będzie wpadać, widzę, po 10, po 12 bramek. Długo się utrzymywało 0-0. Teraz mamy, słuchajcie, jedną bramką. Butek. Jest Butek do siatki. Pięknie sklepali, słuchajcie, z Sawciem. Brawo, gratulujemy. Mamy 2-0. Słuchajcie, 2-0, nie? Butek z Sawkiem. Tam 1-1. Na drugim półfinale 1-1. Argentyna, kochani, z Chojnikiem. Natomiast my tutaj mamy kolejną bramkę w dzisiejszym turnieju Budka, czyli prowadzimy 2-0. 2-0. Daga, zapisuj jak możesz. No dobra. Na razie, kochani, 2-0 w naszym półfinale. Oj, Oskar znowu, kochani, pięknie to zrobił. Znowu brawo, kochani. Piękna interwencja. Ale próba prostopadłej piłeczki, super, ale odzyskują to, uwaga. Jest Sabek, druga brameczka, 3-0, kochani. Czyli myślę, że otwieramy drogę do finału, kochani, bo 3-0 czasami się nie da. Sabek teraz, nie? Muszę się podpytywać, kochani, bo jest odległość daleka. Ja staram się kamerą nadążać za tym, co się dzieje na boisku. Natomiast przypominam, że jesteśmy bardzo daleko. Teraz Sabek do Dudka. Dudek, uwaga. Jest wejście między dwóch. Ach, i straciliśmy. W każdym razie 3-0, dwa razy Sabuś, jeden raz Dudek, kochani. Jesteśmy na najlepszej drodze do finału. Natomiast przypominam, że tutaj, uwaga. Aj. A tu cały czas 1-1, nie? Dwa razy Sabek, raz Butek. Słuchajcie, zapisujemy, kto strzelał, dlatego że dzisiaj jest prowadzona klasyfikacja najlepszego strzelca turnieju. Butek tam zdecydowanie, kochani, prowadził. Natomiast no, rekord dosyć mocno wyśrubował. Także. Ofiarnie na ślizgu. Widać, że chłopcy mają ochotę dzisiaj sporą do grania. Natomiast no, różnie też może wyjść siłami. Jest Butek. A i dobijamy to. Ładny strzał, kochani. Troszkę lekki, bramkarz go wyłapał. No, do 3 razy sztuka. Teraz już. Ajajajajaj. Do 3 razy sztuka. Słuchajcie, do 3 razy sztuka nie udało się. Butek chyba się wystrzelał w poprzednim meczu. No, chciałbym, żeby w tym najważniejszym meczu, który nas czeka, kochani, już o wyjazd do Wałbrzycha, to będzie ten mecz, kochani, z zwycięzcą tamtej pary. Tam, przypominam, gra Chojnik z Łużycami, czyli Argentyna z Belgią. Przypominam, że z Argentyną graliśmy świetny meczyk 5-4. Z Belgią wygraliśmy 2-0, także świetne stykowe meczyki. Także finał będzie, kochani, na pewno bardzo, bardzo emocjonujący, zakładając, że do tego finału przejdziemy. No, na razie prowadzimy 3-0, kochani, i wygląda, że mocno kontrolujemy to, co się dzieje na boisku. Aczkolwiek Oskar 2 razy, Oskar 3 razy, kochani, broni nam no, tutaj dostępu do bramki niesamowicie, kochani. Także no, takie 3 razy wyciągał, że także, kochani, jest Misio, uwaga, Misio, gramy. Oj. Sklepali z Misiem, brawo. Do końca, super, fajna akcja. Nie, Gutek nagrał. Pięknie to zrobił. Misio zrobił, kochani, nieprawdopodobną bramkę. Także mamy... piękna indywidualna akcja Misia, kochani. Na koniec się Misio okazał takim sporym altruizmem. Nie próbował strzelać, zagrał do Gutka. Gutek strzelił bramkę, kochani, także... 2 razy Sabek, 2 razy Gutek. Mamy 4-0, kochani.
Natomiast piękne całe boisko zrobił Niedźwiedź, kochani, także uwaga. Uwaga. Jest Kuba. Piękny powrót Kuba. No i kochani, po raz kolejny Oskar robi robotę. Niesamowite, kochani. Uwaga, Łuki dostaje piłę od Budka. I lekko przy słupeczku, kochani, także. Natomiast nie wiem, czy to czasem nie jest już po gwizdku, dlatego taki, słuchajcie, strzał na rozluźnieniu, dlatego prowadzimy 4-0 w pierwszym meczyku, w pierwszej połowie meczu półfinałowego. Przypominam, kochani. Natomiast jaki wynik jest teraz? 2-1 dla w Westach, tak? Słuchajcie, kochani, nie wiem, jaki wynik jest tego meczyku, natomiast w tym momencie robię wejście na kolejną odsłonę, kochani, i zobaczymy od razu, jak jedni i drudzy grają. Także przypominam, że jedni i drudzy grają z Football Akademii Lwówek.